Witajcie, to znowu ja, Sarcz, a wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w Need for Speed Heat. Jesteśmy już w pełnej wersji gry, którą kupiłem w dniu premiery i to oznacza, że możemy w dzisiejszym materiale kontynuować wątek fabularny. Jedynie tylko przejedziemy sobie jeden wyścig za kierownicą tego Nissana 350Z, bo jak słusznie zauważyliście, jest to taka bardzo dobrze znana furka z Need for Speed Underground 2. Nawet tutaj widać to po tablicy rejestracyjnej. Zobaczymy zatem, jak ten pojazd się spisze w wyścigu. Dodam tylko, że nie modyfikowałem go w żaden sposób. Chciałem pojechać nim w takiej formie, w jakiej został mi oddany. No a ponieważ tutaj akurat znalazł się jeszcze jeden nocny wyścig na sugerowany poziom 140, jeśli chodzi o nasze auto, no to myślę, że powinniśmy sobie poradzić. Akurat nasi rywale mają pojazdy zbliżone osiągami do naszego. A przy okazji odkryjemy sobie nową trasę. To jest akurat wyścig rozgrywający się we wschodniej części otwartego świata tej gry. Później może wam jeszcze pokażę na mapie, gdzie jesteśmy. To zresztą już całkiem niedaleko od miejsca, gdzie będziemy mogli sobie rozpocząć kolejne misje fabularne. Więc już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć dalszą część tej historii. No bo przypominam, że pierwsze 8 odcinków nagrałem oczywiście też z pełnej wersji, ale dostępnej w EA Access. No i tam było takie jedno ograniczenie, właściwie to dwa, no bo pierwsze ograniczenie polega na tym, że można było grać przez 10 godzin. To mi się udało wypełnić, mam już na liczniku rzeczywiście 10 godzin w tej grze. A drugie ograniczenie, bardziej poważne, polegało z kolei na tym, że mieliśmy możliwość uzyskania maksymalnie 10 poziomu reputacji. A więc w momencie, jak ten 10 poziom osiągnąłem, albo w 7, albo w 8 odcinku, no to już później, nawet wygrywając tutaj jakieś nocne wyścigi, czy uciekając przed policją, nie mogłem tych punktów sobie nabijać, więc teraz tylko wystarczy, aby jeszcze trochę tych punkcików zgarnąć, z czym nie powinno być raczej większego problemu. Zdaje się, że jak teraz właśnie wygram ten wyścig i powrócę sobie do kryjówki, no to wówczas już będziemy mieli od razu ten 11 poziom. Przyjmuję wyzwanie! Nakopię ci do dupy! Pora rozkręcić imprezę! Rozpoczynam pościg! Zbierz ekipę i wyślij ją w moją stronę! Przydałyby się szczegóły dotyczące celu. Jedzie Nissanem 350Z. Mamy tu kierowcę, którego trzeba zgarnąć. Wszyscy do roboty! Nieźle! Widzę nasz cel! Troszeczkę się obawiałem, że mnie złapią i dlatego tam, kurczę, tak wyjechałem na pobocze. Bałem się też, że nie zaliczę punktu kontrolnego. No ale dobra, na szczęście dało radę. Teraz jednak muszę się sprężać, no bo wciąż nie mogę wyjść na prowadzenie. Nie mam tutaj najlepszego przyspieszenia, jako że nie zainwestowałem w to auto więcej pieniędzy, no to też nie mogę liczyć na to, że będzie tu miał ten Nissan jakiegoś większego kopa, niż jest to dostępne od samego początku. No ale spokojnie. Myślę, że damy sobie radę. Jeszcze kawałek wyścigu nam zostało tutaj do przejechania. Ostatnie okrążenie przed nami. Dantego uda się za momencik wyprzedzić i teraz tylko utrzymać to prowadzenie, a nie będzie to łatwe, jeśli, kurczę, będziemy się rozbijać o inne auta. Na spokojnie jednak. Mam nadzieję, że policja poprzeszkadza też troszkę moim rywalom, a nie tylko mi. Chociaż mnie jeden radiowóz ściga. Tutaj już nie skupiam się na jakichś dodatkowych manewrach, żeby jeszcze pozbyć się tego radiowozu, tylko przede wszystkim chcę przejechać jak najszybciej ten wyścig. Zaliczyć zwycięstwo, a uciekać będziemy za momencik, jak już się wyścig zakończy. Tutaj w ogóle billboard był też, ale też wolałem nie skakać, bo jeszcze by coś nie wyszło i byśmy w rezultacie więcej stracili. Tymczasem mamy dwa radiowozy już za sobą. Mamy też metę,
A więc ukończyliśmy ten wyścig. 2500 punktów reputacji. Gdzieś się tutaj, zdaje się, mieliśmy kryjówkę, ale... Czy ja muszę w takim razie jednak tutaj do tego garażu tylko uciekać? Wydaje mi się, że do kryjówki też było to możliwe. Ale już teraz sam nie jestem pewien. Nie no, oznaczmy sobie może to miejsce. Pojedziemy właśnie tam. Nie masz szans na ucieczkę. Hej, tu Anna. Uważaj na siebie. Podobno gliniarze zwiększyli obroty. Spoko, spoko, spoko. Przydałby się tu ktoś jeszcze. Teraz zerknę. Tak, mamy tutaj jak najbardziej naszą kryjówkę dostępną, więc tam sobie pojadę. Znalazłem cel. Wracam do gry. Podejrzany pojazd po prostu wyparował. Kurde, już prawie się udało uciec, no. Ale niestety tak po prostej drodze będzie ciężko. Może rozbić jednak ten radiowóz, co? Spróbujemy. Oj, żebym sam też, kurczę, nie pożałował. Potrzeba będzie więcej funkcjonariuszy, żeby ogarnąć ten cyrk. Wsparcie w drodze. Podziękuję cię później. No właśnie, na razie to problem polega na tym, że tutaj ścigają mnie kolejne radiowozy. Chyba dam radę go stąd zablokować. Spokojnie, spokojnie. Tutaj mamy akurat stację benzynową, kurczę, z prawej strony. Muszę przejechać. Zakończmy ten pościg na dobre. Nie! Nie może być. Jasny gwint. Ale jaja. Nikt nie wygrywa w walce z policją. No chyba sobie żarty robicie w tym momencie, no i straciłem tą reputację. A nie, dobra, spoko. Uff, no tak, przecież straciłem jedynie jakąś tam premię. Nie dostałem tyle punktów reputacji, ile powinienem dostać, ale wydaje mi się, że nabiłem sobie naprawdę sporo reputacji przez to, że wcześniej w tej wersji z EA Access już jednak trochę punktów nazdobywałem, czyli one gdzieś tam się nagromadziły, a w momencie teraz zagrania w pełną wersję pudełkową, no to się te wszystkie punkty mi tutaj już naliczyły. Tylko szkoda trochę, że zostałem złapany. Wszystko przez to, że próbowałem na siłę jeszcze naprawić swój samochód. Słyszałem, że planujesz poważne ulepszenia. Obejrzyj nowe części. No ale proszę bardzo, najważniejsze, że na 11 i 12 poziomie kolejne części też się odblokowały i oczywiście sporo nowych aut, które widzieliście przed chwilą. Więc w salonie można teraz je kupować, ale my się jednak skupimy na tym, żeby teraz wybrać sobie moje BMW, bo to będzie auto, które przyda się akurat właśnie do kolejnej misji fabularnej. Ja się jedynie tylko zastanawiam, czy nie spróbować jeszcze bardziej tego BMW rozwinąć. Kierowcy z Palm City ustanowili rekordy stref driftu na wybranych zakrętach w mieście. Znajdź je i pobij wszystkie wyniki, by odblokować BMW M4 GTS. No i właśnie, tutaj też doradzaliście mi, żeby jednak zainwestować w inne auto do driftu. Przyznaję się do błędu, że niekoniecznie ten Dodge się dobrze spisywał do driftów. Niepotrzebnie akurat w to auto zainwestowałem. Niepotrzebnie się sugerowałem w ogóle tym, gdzie jest ta kropeczka akurat domyślnie przy zakupie. Na następny raz po prostu wybierzemy sobie inne auto, bardziej dopasowane. Też już zgłaszaliście swoje propozycje w tej kwestii, a my na razie jeszcze przejdźmy tutaj. Może teraz będzie, a nie, jeszcze turbo doładowanie na 15 poziomie dopiero. Za to tutaj już jak najbardziej wał korbowy chociażby. Nie wiem, czy właśnie nie przyinwestować, chociaż może nie będzie jakiejś ogromnej różnicy, no ale zawsze coś. O, i mamy wreszcie lepsze nitro. Czyli tak, albo dwa zbiorniki, takie jak dotychczas, albo jeden większy, 3-kilogramowy. I wtedy po prostu dłużej możemy to nitro wykorzystać. Może jednak wezmę dwa, te standardowe, 1,5 kilograma. Sam nie wiem, co by było tutaj lepsze, jak naprawdę. Ale niech będzie to faktycznie. I kolejna sprawa, czy jeszcze coś tutaj chciałbym sobie ulepszać rzeczywiście, bo mam 34 tysiące, a więc może nie przesadzajmy na razie. W
tym momencie wypadałoby się wycofać i przejechać się do kolejnej misji fabularnej. Mamy zatem do wyboru albo tutaj, albo tutaj. Myślę, że zajmiemy się najpierw tą misją, dlatego że tutaj jest bliżej od mojej kryjówki, więc spotkamy się już pewnie tutaj na miejscu, chyba że ktoś się jeszcze do mnie odezwie. Ekipa Dream Killers widziała, co potrafisz. Chcą zorganizować parę pojedynków. Wygrana nie oznacza, że ich wyprzedzimy. Mówią, że to tylko sparring, ale nie możesz przegapić okazji, żeby sprowadzić ich na ziemię. Ja? A co z tobą? Na parkingu policyjnym powiedzieli, że nic nie wiedzą o moim wozie. Wyraźnie w ogóle tam nie trafił. To słabo. Delikatnie mówiąc. Przykro mi, ale tym razem musisz walczyć w pojedynkę. Powodzenia. No i szkoda w takim razie. Czyli ten policjant, kurczę, coś kombinuje, tak jak można było się domyślać. No zobaczymy. W każdym razie widzicie po prawej stronie, że mamy dwa zbiorniki z nitro. Tylko właśnie też jeden taki zbiornik to zaledwie tylko trochę tego przyspieszenia. Mogłem się zdecydować na jeden zbiornik, ale dwa razy bardziej pojemny. Na razie jednak spokojnie to zostawiamy. I tutaj misja fabularna, tylko że dostępna w nocy. No teraz możemy ją od razu rozpocząć, jak rozumiem. I przeniesiemy się na miejsce. Wybierając mnie jako pierwszą, przekonasz się, jak słabo jeździsz. I może, wiesz, zastanowisz się nad swoim życiem? Kto się zastanowi, ten się zastanowi. No zobaczymy, jak dobrze Nari potrafi jeździć. A myślę, że pokażemy jej miejsce w szeregu. Jeśli potrzebujesz wskazówek, pytaj śmiało! Ale irytujący głos. Wybacz, ale ja nie zamierzam tutaj przegrywać. I widzicie, dwa razy teraz z rzędu wykorzystałem te nitro. Dobra. No ale jedźmy może jednak po asfalcie, bo wtedy rozwijamy większe prędkości. To jest też auto przeznaczone na jazdę właśnie po asfalcie. Skubana się trzyma całkiem blisko, więc tutaj będę musiał uważać do samego końca. Jestem tam, gdzie chcę być! Kurde no. Możemy na szczęście też trochę walczyć, rozpychać się i myślę, że no akurat w tej grze jest to jak najbardziej premiowane. Hej, zainteresuj się lepiej dymem lecącym z twojej rury wydechowej. Obejrzałeś się, co? No, powiem ci szczerze, że trochę tak. To znaczy, obejrzałem się na minimapę, żeby zobaczyć, gdzie ona jest i kurde, nie zwróciłem uwagi, gdzie jadę. I wpakowałem się prosto w przeszkodę. Kiepsko ci idzie, co? Dobra, jeszcze nadrobimy. Spróbujemy ją dogonić. Nie odjechała nam aż tak bardzo, żeby było to niemożliwe, aby ją pokonać. Naładujemy sobie zbiornik nitro, może nawet dwa, i wykorzystamy w najbardziej dogodnym momencie. Nie należysz do gadatliwych, co? No zauważyłem, że mój bohater właśnie skupia się przede wszystkim na jeździe, a nie odgraża się tutaj zbyt często. Pożałujesz, że się nie zatrzymałeś. No, wszyscy chcą się dołączyć. Zaczynam pościg, niech inni będą gotowi na przejęcie pojazdu. Daj mi jakieś informacje, za jakim autem jedziesz? Prowadzi BMW M3. Czas wziąć się do roboty. Mamy tu pościg. Pamiętajcie, to my... Udam po prostu, że to się nie dzieje. No, udawaj sobie dalej. Przegrywasz tak czy siak. Niezależnie od tego, jakbyś zaklinała rzeczywistość. No, jesteśmy już bardzo blisko mety. Tylko, że kolejne radiowozy... Rozbij się wreszcie! Kazałem ci się zatrzymać, ale teraz lepiej uciekaj. A już mnie zastanawiało, gdzie się podziały te tubki. Właśnie zauważyłem pirata drogowego. Pokażę mu, co potrafi. No i co? Wygraliśmy, ale nadal muszę uciekać. Dobra, wygrałeś. Ale z tego, co wiem, nie tylko mnie musisz pokonać. Na razie to ja muszę sobie poradzić właśnie z policją. Donosiliście mi w komentarzach, że uciekając przed policją, warto wyszukiwać jakichś wyskoczni niedaleko wody, że policja sobie z takimi wyskoczniami nie radzi.
Wręcz wielu graczy pisze, że powinno to zostać naprawione w jakimś patchu. No tutaj akurat chyba takiej wyskoczni w pobliżu nie mamy. Są takie punkty oczywiście w mieście, które my możemy sobie zapamiętać, aby tam próbować uciekać. No my teraz przede wszystkim oddalmy się jak najbardziej, ale wiadomo, że jadąc po prostej drodze będzie ciężko im umknąć. Może spróbujemy tutaj jakoś wjechać. Wow! O kurde, tego się nie spodziewałem. Nadciągają posiłki niestety. Ten jeden radiowóz ciągle nas ściga. Jak ten kierowca mógł tak po prostu zniknąć? Dobra, jednak się udało. Kierowca musi być... No i dopiero teraz nam się zaliczyła misja fabularna, jak już uciekliśmy. Ale to oczywiście jeszcze nie wszystko. Mam dobrą wiadomość. Tak, taki start był nam potrzebny. Dobra, wiesz, gdzie jest następny wyścig. Już czekają. Miotły w dłoni, ruszajcie czyścić miasto. Dobra, przynajmniej udało się też zaliczyć ten fotoradar na jedną gwiazdkę, ale no właśnie, tutaj niedaleko od razu czeka kolejna misja. Tylko trochę jest ryzykowne to, że no ja w tym momencie nie mam naprawionego auta. Oczywiście też nie jest jakoś super zdezelowane, ale no właśnie, jeszcze tutaj radiowóz, ale problem polega na tym, że jak będziemy startować w wyścigu, no może jednak lepiej przejechać przez stację benzynową i w pierwszej kolejności naprawić auto. Pobocze, no dalej, kończymy zabawę. Patrzcie, za 10 tysięcy możemy przekupić policję, czyli ta informacja już wcześniej oczywiście była nam podawana i się zastanawiałem właśnie, jak to się robi, żeby tę policję faktycznie przekupić, ale no tak szczerze mówiąc, na tę chwilę te 10 tysięcy to jeszcze dla mnie nie są aż takie grosze. Prędzej czy później oczywiście będziemy mieli taki moment w tej grze, że faktycznie będziemy mieli tyle pieniędzy, że te 10 tysięcy to nie będzie jakiś duży kłopot. No ale na razie lepiej jednak uciekać przed policją, a nie ich przekupywać. Tutaj musiałem tak przejechać poboczem, bo widzieliście na minimapie zapewne, że akurat jakiś radiowóz jechał. Teraz jedzie kolejny, no kurde. Jak tak dalej pójdzie, to ja tutaj nie dam rady jakoś im uciec. Może po prostu przeczekamy sobie chwilowo. Ani śladu, pieprzyć to. Sprawdzę w internecie, czy nie ma jakichś wyścigów, na które mogę was posłać. Ej, wszystko to jak krew w piach. Robiłem co mogłem, ale ten samochód jest gówno wart. Nie zobaczą mnie? Mam nadzieję, że nie. Rozumiem, że światła tak czy siak muszą być włączone, że ja ich nie mogę wyłączyć i że to jednocześnie nie sprowadza na nas tutaj policji, że nie widzą nas jakoś lepiej. Tymczasem naprawmy sobie auto. Dobra, wystarczy właśnie przyjechać i automatycznie doszło do naprawy. A przy okazji tutaj mamy kolejne graffiti, to powiem wam, że pozwolę sobie to zebrać. Ale mamy to na górze i teraz pytanie, czy wystarczy tak podjechać? Tak jest. Dobra. Mamy kolejny dekal w nagrodę. Tak się składa, że tutaj zaraz obok mamy kolejne. Więc skoro już tu jestem, to spróbuję to zabrać. Nie wiem, czy zabrałem. Wiem, że wpadłem tutaj. Tak, zabrałem, bo jest już zaliczone. To spoko. No i w tym momencie w takim razie jedziemy na kolejną misję. Tym razem będziemy musieli zmierzyć się z niejakim Oskarem. Najważniejsze, że samochód naprawiony. Dobra, zobaczę jeszcze tylko. Lepiej może niech mnie GPS doprowadzi do celu. Tam swoją drogą po drodze mamy strefę driftu. Aczkolwiek teraz tym BMW sobie za bardzo tak nie podriftuję, żeby zebrać więcej gwiazdek, więc chyba nawet nie będę tutaj próbował. 5000 punktów na jedną gwiazdkę, jak rozumiem. No ale mówię, to nie jest teraz auto, które jest przeznaczone do driftu. Więc jeśli chcemy coś takiego zaliczyć, to lepiej tutaj wrócić z bardziej dostosowanym do takich celów pojazdem. Dobra, tymczasem tutaj możemy zaczynać. Nari dała ci fory. Ja tak nie robię.
Zobaczysz, jak wyglądają prawdziwe wyścigi. Czyli kolejny pojedynek 1 na 1 najwyraźniej. Naprawdę pożałujesz, że tu jesteś! Hej! Jeszcze zobaczymy, kto pożałuje. No dobra, oby też tym razem... Znaczy, chciałem powiedzieć, że oby tym razem nam się nie przytrafił jakiś pościg, ale z drugiej strony może być ciekawiej. I pewnie do takiego pościgu jeszcze dojdzie, podejrzewam. Dobra, przyspieszmy trochę, bo wjechałem w ogrodzenie i od razu zwolniliśmy znacznie. Ale spokojnie, mamy to jeszcze ciągle pod kontrolą. Ktoś miał farta na starcie! Też jest to kolejny wyścig z punktu A do punktu B, a więc bez przejeżdżania tych samych okrążeń. Więc trasę właściwie poznajemy na bieżąco od razu. Oj, jakoś się przecisnąłem, ale kurde, było blisko, naprawdę. A no i to jest wyścig! Okej, nie, za bardzo. W tę stronę. Troszeczkę przesadziłem z tym poślizgiem. Czekam na odpowiednią chwilę! Zastanawiam się, jak z tym ładowaniem nitro w sytuacji, gdy miał na przykład zbiornik ten 3-kilogramowy. Czy to ładowałoby się dwa razy dłużej? Czy jednak tak samo, jak ten, który ma 1,5 kilograma pojemności? Ha! Tu jest moje miejsce! Zaraz ci to miejsce zajmę, więc się jeszcze okaże, do kogo to miejsce pierwsze należy. Na razie zyskujemy trochę prędkości. Nie chcę jeszcze przedwcześnie wykorzystywać nitro. Tutaj może. A jak ci tam z tyłu? Na tyle dobrze, że przypuszczam właśnie na ciebie atak. I jeszcze, kurde, władowaliśmy go chyba w inne auto. O to chodziło. Kurde, ale już nie wiedziałem. A to jeszcze nie koniec. Już nie wiedziałem, czy wymieniać to auto, czy próbować się z lewej strony. I w końcu skończyło się na tym, że przydzwoniłem. Dobra, przyspieszmy. Końcówka wyścigu tak naprawdę. Więc damy sobie radę, nie ma innej opcji. Znowu dłuższa prosta, to trzeba wykorzystać to nitro, czemu by nie. I proszę bardzo, meta już przed nami. Przyfarciło ci się. Drugi raz to się nie powtórzy. Misja ukończona. No i myślę, że trochę ich podrażniliśmy tymi dwoma zwycięstwami. Pewnie się jeszcze odezwą. Dwoje z głowy. Ilu zostało? Ha, już tylko jedna. Ma na imię Jordan. Dobra jest. Może pojedziesz ze mną? Na pewno? Chyba nie chcesz przegapić zwycięstwa. Spoko. Spotkamy się tam, jak będziesz gotów. Pewnie, że tak. Tak jeszcze patrzę. O, proszę, tutaj niedaleko można sobie przejechać i zaliczyć kolejny awans, więc czemu by nie? A już kolejną misją się zajmiemy w następnym odcinku w takim razie. No bo skoro ma to być ostatnia członkini Dream Killers, którą mamy wyeliminować, no to kto wie, czy nie zrobi się z tego jakaś dłuższa historia. Tym bardziej, że zabieramy ze sobą przecież Anę. Na razie zatrzymajmy się tutaj. Zobaczmy, ile reputacji wpadnie. 3 na 3. Pniesz się w górę. No plus to oczywiście, co zyskaliśmy na wyścigu. O, i proszę, i mamy kolejny element kolekcjonerski. W Palm City trwa inwazja różowych, neonowych flamingów. Rozwalaj je, by zdobywać gotówkę i reputację. Zniszcz je wszystkie, by otrzymać specjalną edycję Porsche Caymana GT4. O kurde. No trzeba przyznać, że te nagrody za elementy kolekcjonerskie są naprawdę przyjemne. Aczkolwiek oczywiście to już jest takie czasochłonne wyzwanie dla osób, które chcą wszystko tutaj z gry wycisnąć. Ja się jednak skupiam na pokazaniu wam wątku fabularnego,
No i chciałbym jeszcze zobaczyć, gdzie właściwie zaczniemy sobie tę misję. Okazuje się, że tutaj, więc tak jak mówiłem, zajmiemy się tym w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że dzisiejszy Wam się podobał. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!